Chcemy pokazać taką klatkę na, tak, na nowe osoby, no. Patrz, chodź. A, to! No dobra, patrz. Dobra. O, zobacz, jakie no stare kliki sobie wyrwa, jakie wygodne. Nie mogę, bo... dobra, to niezabawne. Musimy pogadać. Powiedzmy może od razu. Dobra, no, ale o co chodzi? To od razu powiedzmy, zniszczyłeś domek Bzyka i mnie okradłeś, tak? Dokładnie, tak było. No było, ale to jakby, no musiałem to zrobić, no. To nie było tak, że... Ale... Ja byłem pewny, że to zrobił Herobrine. No bo to trochę tak by można było to ująć, no ale... Czekaj, ale to naprawdę, czemu ty to zrobiłeś? No bo musiałem, nie, nie no. No ale to wiesz, ale jakby no musiałem, żeby tu być, stary, no. Herobrine kazał cię uwięzić, czyli słusznie cię uwięził. On kazał mnie uwięzić? Nie no, chłopaki, proszę, nie no to jakby... No nie możemy, ale nie no, jakby no ja, dobra, zrobiłem to, przyznaję się, zrobiłem to, ale to było tak, że jakby ja musiałem to zrobić, żeby tutaj się dostać. Kromka, muszę ci powiedzieć, że zostaniesz tutaj na noc na pewno jedną, nie wiem czy na dłużej, ale musimy to jeszcze bardziej dyskutować. A dacie mi chociaż pomarańczowe łóżko. Ja jestem w ciężkim szoku, ja już mnie głowa boli od tego, że ty... Ale mówię, panowie, to nie było, to nie było tak, że... Po prostu osiągnęło zenit. No nie, no, dobra, patrzymy znowu żarcie. Oj, widzowie, ja nie wiem, co to się dzieje. Dlaczego ja muszę być zamknięty w tym więzieniu? Wrobiony zostałem tutaj w taki przekręt w ogóle, to jest jakaś tragedia. Niby zniszczyłem dom Bzyka, co nie jest prawdą, ja tylko wypełniłem go miodem. To nie jest zniszczenie mieszkania takiego, że nie da się tego naprawić. I okradłem Paliona, ale wszystko to zrobiłem, bo musiałem po prostu to zrobić, żeby dostać się na ten jeden blok. A teraz patrzcie, to jest ten mój jeden blok właśnie. To raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, pięć na pięć, to jest to miejsce, w którym mogę się poruszać, jeszcze jestem głodny. Oni gdzieś tam krążą, ale patrz, ja zachowałem sobie kilka itemów na szczęście, więc mogę szybko sobie tutaj zregenerować coś, bo coś czułem, że coś się złego szykuje. Kazali mi odłożyć itemy, kazali mi skakać, dziwna sytuacja, więc zostawiłem sobie małe co nieco, żeby jednak mieć jakąś taką, wiecie, takie zaplecze, ale najważniejsze jest to, że ja tutaj w ogóle nie mam żadnych skrzynek ani nic, a przydałoby się to gdzieś pochować, bo mogą mnie też zabić, a jak mnie zabiją, to wszystko stracę, a ja nie chcę tu zostać na stałe, nie? To by było mega tragiczne. Zanim przejdziemy dalej, ale mam nadzieję, że tu, kurczę, zaraz uda mi się z nimi jakoś pogadać, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No i widzowie, jest 1 stycznia, co oznacza, że wracamy i od dzisiaj są odcinki daily, czyli codziennie odcinek na kanale. Nie musicie się przejmować, teraz będzie się tutaj, że tak powiem, działo. Wracamy, styczeń był odpoczynkiem, teraz jest git. Dobra, panowie, proszę, ej, wypuśćcie właśnie, mnie. No. Co to cześć, Kromka. Cześć, no przespałem się, ale kurczę. Ała, no nie, no będziecie mnie znowu bić. Ej, kurę tu mam. No co, znowu zwaliłeś, no. No trochę nie fajnie. Kurę mam, dobra, mam kumpla. Zamknijcie, to już was nie potrzebuję. Nie. Daj mi tego kurczaka, ty go więzisz. Jak wiem, że on tu przyszedł dobrowolnie. On tu przyszedł dobrowolnie. Patrz, jak jest zadowolony. Nie, no, nie. Dobra, panowie, poważnie. Słuchajcie, ja musiałem zrobić to, co zrobiłem. Proszę, wybaczcie mi. Ja mogę jakieś prace społeczne, za to zrobić. I wiecie, i po prostu, nie wiem, mogę coś porobić, nie? Tylko... Czyli chcesz pracować dla nas i chcesz spłacić dług. Mogę tak zrobić, tak, ale musicie mi uwierzyć, że ja to musiałem zrobić, żeby się tu dostać po prostu, no. Ale dobra, ale zniszczenie domu, a nie wiem, ścięcie zboża, to co to? Ale dobra, ale ja nie zniszczyłem domu aż tak, bez przesady. A ja powiem tak, jak nie dobra, całego ale nie domu Bzyka nie dobra, ma. Dobra. Jak całego domu nie ma, przecież ja... Dobra, chodź, zaraz ci pokażemy, ale wiesz co, ja w sumie nie jestem fanem, może byśmy go nie powinni jednak wypuszczać, Palion, bo tu jakiś... Panowie, jestem niegroźny. Ale on nie ma gdzie uciec i tak. Ale dobra, jak nam zniszczysz nasz dom, to wiesz co... Ja nic nie będę niszczył, obiecuję. O, dobra, to wychodź. Ale potrzebuj... dobra, no żarcia potrzebuję w sumie. No, dobra. Mogą być arbuzy. Arbuzy najlepsze. Dobra, sprawdź ten dom, chodź. Patrz, nie, dobra. Bo musisz to zobaczyć na własne oczy. A, wychyl się, tylko nie klep nikogo. Nie, no dobra, to nie ja to tak zniszczyłem. Nie ja to tak zniszczyłem. Ja go tylko wypełniłem miodem, okej? Wypełniłem miodem. Jak miodem? Wypełniłem TNT. Nie, wypełniłem miodem, wypełniłem cały twój dom miodem. To było to, co zrobiłem. Nie zniszczyłem go tak, no przecież on nie był wybuchnięty. Nie wygląda mi to na wypełnienie miodem mojego domu, ale niech ci będzie, może mamy inne pojęcie, inny słownik. Nie, to nie jest, że inne pojęcie, ja naprawdę mówię. Wypełniłem go miodem. Nie wiem, no dobra, nie tłumacz. To takie miałem zadanie, żeby wypełnić go miodem. Słuchaj, no będziesz musiał w takim razie odpokutować za swoje, że tak powiem, czyny, za twoje winy. Więc teraz, słuchaj, mam do ciebie zadanie bojowe, słuchaj. No. Nie byle jakie. Wiesz, co zrobisz? Weźmiesz teraz ten drewniany mieczyk, który dla ciebie przygotowałem, lecisz na górę i zabijasz nam moby w Mobgriderze, ale tam na górze. Co? Z góry. Wszystkie moby. Ja tam zginę. Ale no właśnie o to chodzi, żeby było hardkorowo. Żebyś wiesz... Ale akurat tylko drewniany miecz? No tylko niestety drewniany. Ale to jest bez sensu, bo jak one mi spadną tam, to one od razu zginą, nie będzie ekspa. Gdzie spadną? A jak tu się wchodzi?
Nie, wchodzi się, wiesz co, to jest takie specjalne wejście w tym miejscu. To jest niewinno. No, nawet patrz, patrz, idziesz tu i tu. No, o, czekają na ciebie chłopacy, dawaj. Jesteś gotowy? 3, 2, 1, start, lecisz, lecisz. Dawaj, dawaj. Co ty robisz? Prawie wybuch! No, dawaj, dawaj go. Co ty robisz? No bo wybuchnie! Jak zniszczysz mob grindera, to... No! No czy mnie tam nie wpychać? No bo kurczę, wybuchnie mi tu. Dawaj, 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 no jazda, jazda, co się boisz, co no bo, się boisz? No bo, dawaj, no to jest creeper! Dawaj, dobra, dobra, zamknęliśmy go, zamknęliśmy. No nie, no nie! Dawaj, no, zginę tu, zginę tu! Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? O, o. Co ty zrobiłeś to? Zginąłem, no bo mnie wepchnęliście tu! Ale jak mogłeś spowodować i znowu zniszczyłeś mob grinder? Chodź tutaj, chodź tutaj, nie, 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 nie! Panie Szczypsonie, proszę tutaj przyjść. Mob grinder nam zniszczyłeś, no właśnie, ej, ale to nie ja zniszczyłem, to wy zniszczyliście, bo mnie tam wepchnęliście. Dobra, Szczypson, wracaj tutaj, mam po ciebie zejść? Chyba muszę po ciebie zejść. Ja jestem, No, na palionowie. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Idę. O ty, gdzie na palion? No kurde, tości. Chodź tu! Ej, dobra, co ty robisz? Widzę cię, widzę no cię. Nie, no nie, no, dobra, widzę, ale... Wracaj no tam. No nie, słuchajcie, to... Wracaj tam zabijać moby. Ale co ja mam, czy mam zabijać, jak dali ci mi drewniany miecz? No drewniany miecz, którego ci dałem. No to już go nie ma, bo ja zginąłem w środku. No one tu spadły na dół, jest tu miecz. Pokaż, no dobra. Ach, niech ci będzie, ale byś przynajmniej odbudował tego mob grindera, co? No, no dobra, dawaj, no to dawaj. Dajcie mi itemy, dajcie mi itemy, żebym miał to jak odbudować. Dobra, to chodź na górę, to chodź na itemy. Dobra. Idziemy. Ale to jest bez sensu, bo jak ja tam wchodzę, to mi tam creepery wybuchają. To wchodzenie tam, w ogóle, no nie wiem, bez sensu. Najpierw mnie tam wepchnęliście i ja jest teraz jaki... Bez sensu, a jakoś ci się podobało, co? Co? Ale ja to miodem wypełniłem, nie TNT! Dobra. Potem będziemy słuchać, że tak powiem, wyjaśnień. Bierzesz to, bierzesz melona na drogę i naprawiasz mob grindera, stary. Powodzonka. Już. Nie! To nie mam jak tam wejść, bo tu jest... Ale od środka, Nie. A! Dobrze. Czekaj, no dobra, kurczę, dlaczego mnie to robicie? Czekaj, spokojnie. Dobra, pomogę ci, okej. Dobra, tutaj, proszę to naprawić. Tutaj tabliczka jeszcze, brakuje tabliczki. Dobra, no dobra, już daję tabliczkę. O, nie spadnę no, sobie znowu. No, gratulacje, no proszę tutaj, ale pan nie jest mobem, nie? Pan się tak, nie, dobra, naprawione jest, dobra, wypuśćcie mnie, proszę. Uciekaj, no powiedzmy, że zadanie wykonane, no niech ci będzie, dobra, wychodzimy stąd. Uciekamy, proszę iść, hop, palionowy. Zapraszamy na dół. Tak, dobra. Tak, no powiem tak, no pierwsze zadanie, tragedia, Szczypson, zawiodłem się i oddaj tą tabliczkę, i oddaj proszę, tego proszę. Kobla. No, masz. A melony? A miecz mogę ci, jeszcze miecz ci dam, ale melony weź mi, zostaw melony, bo ja nie mam co jeść. No dobra, niech ci będzie, akurat melony sobie zostaw. Teraz tak, słuchaj, fajnie by było, ja wiesz co, ja nie ściąć. Lubię... Mhm, ale te kokobińcy tutaj, to byś ściął, bo ja nie lubię tego ścinać. Po co wam to jest w ogóle? Żyjecie te ciastka? Ciastka. Dobra, pokażcie mi, kto ma w ekwipunku ciastka. No to... jeszcze nie, bo ani razu tego nie ściąłem. No właśnie. Nie, ale brązowy barnik, no bardzo ważny jest. Tak, brązowy barnik, faktycznie, bardzo potrzebny nam jest. Nie wiadomo, do dobra, czego dobra, się dobra, może robię, no dobra, już nie narzekam. Muszę no odpokutować, właśnie. Niech wam będzie. Bardzo, i teraz muszę zasadzić, ale no co to jest za... Właśnie, bo tak niedokładnie zasadzałeś, no. O, idealnie, no. Po kolei. A tu po bokach też? Dobra, no też. Nie marnujmy też. Miejsca, nawet co? Nawet możesz z drugiej strony zrobić. No na pewno. Jak już taki chętny jesteś. No, w sumie... Zrób z drugiej strony, serio. O, parkurowiec się znalazł. Dobra, to znicz mu tam jednego. Nie, boka. No nie róbcie mi takich... No dobra, wy jesteście niesamowici. Oj. Ajajaj, panie Szczypson. Dobra, no i teraz mówisz... Czekaj, teraz musimy mu zadać pytanie. No jak? Pytanie jakieś i jak odpowiedź źle, to mu niszczymy tego jednego bloka. Albo strzelasz do niego. Dobra, czekaj, jakie pytanie? Co to jest za oszukiwanie? Co to ma być? Dobra, miało być pytanie. Dobra. No to zadaj pytanie. Dobra, niech będzie, może bez pytania, okej? Okay? Dobra, teraz... odmacie tutaj to. Dobra, teraz słuchaj, zadanie bojowe, mega proste, dam ci taką siekierę, mega dobra siekiera, ale uważaj, ale masz ją oddać, no i zetnij drzewa, wszystkie drzewa masz ściąć, nie ma bez wyjątków po prostu. Ale tak, żeby nic nie zostało. Dobra. Ała, ale to co to jest za pracowanie w jakiej to... Nieszanowanie dobra, pracownika to jest, Szybciej! Dobra, ale jak mam szybciej kopać tą siekierą, jak ona nie jest ulepszona? Dobra. Jest git, spokojnie. Ja już szybciej nie mogę. Jest w porządku, naprawdę dobrze ci idzie, dobrze sobie radzisz. Ja wiem, że mi dobrze idzie, znaczy na tym jak mało kto. Nie możesz tak szybko, no, tak? No uważaj Paweł, bo tutaj niszczysz nam... Tak szybko nie możesz. No niestety nie ma zenchantowanej siekiery, ale możemy mu pomóc w sumie faktycznie, bo trochę wolno idzie Bustonowi. Dobra, dam radę, muszę odpokutować, dobra.
Nie, no jakoś... to nie o to chodzi. Po prostu wiesz, Szczypco, no my nie możemy pozwolić sobie, żeby taka osoba po prostu no bez żadnych konsekwencji sobie siedziała. Dobra, ale to nie ja tak zniszczyłem ten twój dom, wiem, to po pierwsze. Ale stary, wiesz, jest dużo, ja tutaj nie mam za dużo dowodów, trzeba po prostu no te drzewa ściąć tak czy siak. I nie ma dowodów na to, że Pawła okradłem sobie, no przyznałem się, ale jakby wiesz, to... Przyznałeś? No czemu się przyznałem, bo musiałem to zrobić, żeby się tu dostać. Dobra, mam to zasadzić też? Sumienia. Powiem tak. Trochę mnie gryzie, ale to jakby... Nie mam tych rzeczy, co ci okradłem, nie? Wiesz co, mam w sumie fajne zadanie. No. Bo w sumie miski zrobiłem, nie? Ale to jest śmieszne. Zrobiłem miski. Z miski zrobiłem. Pa, stary. Dobra, lekcja garncarstwa, weź miski, rozumiem. Weź tego, weź jakbyś mógł w sumie te krowy. To tak się da? O kurde, Maxa, no. Wszystkie miski. Wszystkie miski mają być. 34 miski chcę dostać do ekwipunku. Ale proszę ich nie wyrzucać na ziemię. No dobra. No dobra, no to gdzie mam je dać? Może być do skrzynki... tej tutaj. O, tutaj. Nie, tutaj do tej skrzynki. I przy okazji byś drewno też dał. Chcę widzieć 34 miski. Jeżeli zabraknie chociaż jednej miski... Ale to ktoś mi zabrał miskę, ja już nie mam więcej misek ze sobą, ktoś musiał mi zabrać. Tak, wiesz co, Palion ci zabrał miskę, ale w sumie Palion chyba wyszedł. Gdzie on jest? Aha. Nie wiem, halo? Palion? Wrzuciło chyba chłopaka. Dobra, to trudno, nie ma kontaktu. Ale to dobra, no to on zabrał kilka misek, no ja zrobiłem co trzeba. Dobra, wiesz co, ale jeszcze czekaj, a drewno przypadkiem. A, no mogę oddać, tak. Właśnie. Ile tego drewna, proszę. 40. No dobra, niech ci będzie, okej. Dobra, załóżmy, coś czuję, że kombinuję. No nie, to ktoś mi musiał zabrać też, jak kopaliście, no poczekaj, bo pomagać. Poczekaj, wiesz co, idź do celi, ja jeszcze mam do ciebie zadanie, ale na razie idź na chwilkę dobra, do celi. Dobra, ale, aha. Słuchaj, a muszę, nie zaufasz mi już tak, że tu mogę posiedzieć? Może ci zaufam, może ja nie. Ja tu będę czekał w tym miejscu. Tu przy tej skrzynce, nie ruszam się. Miejscu. Tu. Tak. Dobra, czekaj. Muszę zaznaczyć pochodnią. No to zaznacz, dobra. Zaznacz pochodnią, dobra. Nie ruszam się. Niech ci będzie, ja muszę zobaczyć, co robi Palion takiego ciekawego. Aha, no dobra. Halo! Palion! No, szybko, widzowie, szybko. Nie ma tu żelaza żadnego? Proszę, potrzebuję żelazo. Proszę, dobra, skrzynka może być też. Skrzynka, mamy wiadro, dobra, to się nam może przydać. Jest żelazo, dobra, świetnie. Okej, git. Potrzebowałem takich rzeczy, teraz niech mnie tam, kurczę, dadzą sporo tych... Ej, dobra, Szczypso, słuchaj, no. Lecimy. Stałem tu, tak jak obiecałem. No widzę, idealnie świecę. Dobra, idziesz do celi. Dobra. Czyli, okej. I co, imię tu teraz zamkniesz tak perfidnie? Nie, chwila. Masz chwilę na przemyślenia, minutę dla siebie i stary, ja muszę zadzwonić, bo jest mega akcja, stary. Nie wiem, co się stało z Palionem, słuchaj. Aha, no dobra, nie ma problemu. Zaraz do ciebie przyjdę. Dobra. Dobra, widzowie, mam plan. Rozwalam te drzwi, bo mam kill off. I robimy akcję. Teraz tak, on stoi tyłem. Szybko ten kilo bierzemy. Dobra, git. Wracamy z powrotem. Szybko drzwi stawiamy, otwieramy, zamykamy. To potrzebowałem, widzowie, bo teraz musimy rozwalić tu. Już to myślałem, jak tutaj siedziałem, że to jest idealne miejsce na to, żeby tutaj co nieco schować. I to jest to jest ten moment. Zostawiłem sobie kilka rzeczy. Chowamy tutaj, robimy leja. O nie, spadł mi ten obsydian. Dobra, trudno. Robimy tak, patrzcie, robimy crafting. Szybko, kurczę, bo się zaraz... Ej, chlebson! No. Co tam u ciebie? Wszystko git? A co z Pawłem w końcu, bo zacząłem się martwić. Mega jakieś problemy ma po prostu u niego jakoś tam, ale słuchaj, spoko, generalnie powiedział mi, zlecił mi zadanie, żeby cię przypilnować tutaj, nie wiem. Słuchaj, co ja tu mogę robić? Ja tu już siedzę i wiesz, niewiele się dzieje, widzę, nie? widzę, czekaj, muszę tutaj tylko tak sprawdzić, może do środka tam nie będę wchodzić, bo jeszcze coś mi się stanie, ale słuchaj, dobra, wiesz co, dam ci melona, bo mi kazał dać melona, mam tutaj melonka i zaraz do ciebie przyjdę, tylko dobra. Zachowuj się. Dobra. Dzięki. Dobra, poszedł se? Dobra, poszedł. Dobra, widzowie, stawiamy to tutaj. Uwaga. Nie wiem, czy jest sens robić leja. Chyba nie. Lepiej tu skrzynkę chyba dać. Więc damy w ten sposób skrzynkę. Czy ta skrzynka zablokowała wodę, która tam leci na dół? Kurczę, nawet nie wiem. Dobra, trudno. Odkładam do tej skrzynki wszystko, żeby tutaj to było bezpieczne, bo oni raczej niespecjalnie chętnie przeglądają mi całą tą skrzynkę. Więc w sumie niech to tam jest. Dobra, mam nadzieję, że ludzie przyjdą, nie? Bo jak oni tu przyjdą i mi tu będą przeszukiwać. To jest naprawdę mocna lipa, ale... O, idzie. Yo! No! Ej, co? Czy ja usłyszałem dobrze? Bo umyłem dzisiaj uszy i usłyszałem o jakimś przeszukiwaniu. Co ty chciałeś przeszukiwać, co? Nie, ja mówiłem o pomieszkiwaniu tutaj.
Dobra, że mi się niespecjalnie chce tu pomieszkiwać. Nie, czekaj. Dobra, jesteś gotowy? Dobra, to czekaj, mam ostatnie zadanie. No. Dobra, jak taki jesteś chętny w przeszukiwaniu, to teraz przeszukamy ciebie. Dobra, chodź tu. Chodź tu! No, dobra. Nie masz żadnych przedmiotów? No bo zjadłem melony, które mi przed chwilą dałeś. Co? Jak to... Ty, ale wiesz co, ale zaskoczyłem się. Myślałem, że tam coś ukryłeś, że tam wiesz, jakiś no nie, no ja jestem uczciwy, ja nie chciałem was... Słuchaj, bzyku, proszę, zaufaj mi, to nie ja ci zniszczyłem ten dom, tak? Ja okradłem Pawła, ale zrobiłem to po to, żeby dowiedzieć się, gdzie wy jesteście. I to nie jest tak, że ja jestem teraz tutaj impostorem, no błagam. No... Wytłumacz to Pawłowi. Nie wiem, słuchaj... Ajajaj, to prawda, teraz akurat zapunktowałeś mi tutaj bardzo, bo pomimo tego, że cię przeszukałem tutaj moim diamentowym mieczem, byłem pewien, że coś ukrywasz, a jednak nic no nie, mi nie wypadło. Nie ukrywam. Dobra, wiesz co, łap melona na pocieszenie. Dobra, dzięki, nawet, bo wiesz, ja, bo wiesz. Nie, ja ci więcej tego melona przyniosę. Nawet dobra. Dostaniesz jabłko. Jabłko też dostaniesz, bo słuchaj, bardzo, bardzo zaimponowałeś mi. Dobra, dzięki, słuchaj, no to zawsze coś, nie? Ja nie wiem, co się stało. A mógłbym dostać taką skrzyneczkę tylko. Skrzynkę, żebym tu mógł gdzieś to trzymać wszystko, nie? Skrzynkę chcesz? No skrzynkę, ale to wiesz, ale pustą skrzynkę. Skrzynkę? Pusta skrzynka. Będziecie sobie mogli tą skrzynkę przeglądać, nie? Jak będziecie chcieli. Myślę, że słuchaj, skrzynka nie wiem, czy jest najlepszym pomysłem, ale mogę ci dać tego dropera. O, bo dropper ma mini. O, to. Dobra, to jest dobry pomysł. Pa. Dam ci dropera. Wiesz dlaczego dam ci dropera? Bo skrzynka. Ale to tam schowam jedną rzecz tylko, czy dwie? A zobaczysz sobie, pa, a weź sobie zobacz, ile tutaj możesz schować. Tyle rzeczy, to będzie twoja skrzynka. A, to... dobra, okej, okay, może być. Okej, dobra, nie dam ci tutaj więcej, bo ta skrzynka ma za dużo miejsca, wiesz co, to jest po prostu ryzykowne. Dobra, może być to, ja tylko mam dwie rzeczy, no mam te jabłka i melony, nie? To po co mi coś więcej? No tak. No a faktycznie, dobra, proszę tutaj, okej, okay, faktycznie melony, jabłka, dobra, wszystko jest elegancko, dobra, pamiętaj stary, że mamy ci tutaj na oku, no i generalnie pomyślimy co z tobą zrobić, ale wiesz co, to będzie chyba jutro, wydaje mi się. No dobra, sobie ale pogadaj grzecznie. z Pawłem, serio, jasne, to nie byłem jasne. Ja. Jakbyś coś chciał, to krzyż, ja będę w tym domu, nie? Dobra. No, to trzymaj się, przemyśl tam swoje zachowanie, na razie. No trzym się, hej. O kurczę, widzowie, jak ja się wkopałem, co to tu jest w ogóle, no wiecie widzowie jak wygląda sytuacja, to nie ja tutaj, prawda, jestem osobą szkodliwą w tym wszystkim, no ale oni mi nie wierzą, dobra, ale póki co musimy, że tak powiem, jakoś z tym wytrzymać i tutaj mam tą skrzynkę schowaną, będą przeszukiwać to teraz za każdym razem, bo nie będą podejrzewali, że tam coś będzie, więc bardzo dobrze, że to tutaj się pojawiło, no ale co widzowie, ja tutaj nic więcej nie zrobię, więc zakończę w tym momencie odcinek, widzimy się jutro, mam nadzieję, że za niedługo mnie stąd wypuszczą.